Jason zdobył tylko dwa oczka. Zobaczymy, co uda się w tej chwili zbierać Tomaszowi. Czerwony kask Tomasz Golob, niebieski Andreas Jonsson, w białym rezerwowy cyklu Davy Watt i dzika karta dzisiejszego turnieju, sympatyczny włoski okularnik Mattia Carpanese pojedzie spod płotu. Tomek również, tak jak wzorem Grega Hancocka, w tej chwili bardzo mocno pracuje nad kolejną startową. Próbuje nawet zgadnąć troszeczkę tej luźnej nawierzchni, chociaż jej, jak Państwo na pewno obserwujecie na torze, w tej chwili, szczególnie po wewnętrznej części, nie ma zbyt wiele. Cały czas te przygotowania trwają, ale myślę, że 15 sekund do startu wszyscy muszą podjechać pod taśmę i za chwileczkę będziemy emocjonować się kolejnymi wydarzeniami na torze. Duża szansa przed Tomaszem Golobem na odskoczenie przed jeszcze ciągle pozostającymi w matematycznym kontakcie rywalami. Golob w czerwonym. Wyskoczył, posunął w górę. Andreas Jonsson, odsunął go Tomasz Golob. No pięknie, pięknie tam zbiera swoją maszynę do walki. No ale właśnie Davy Watt wyskakuje tu jak diabeł z pudełka przed Tomasza Goloba. Ale konsekwentna jazda po dłużej i większa szybkość tu zaczęliście na wirażu. Tomasz Golob znowu na prowadzeniu w wyścigu numer 15. Oczywiście Davy Watt chciał tutaj zrobić dobrą robotę dla swojego kolegi Jasona Krampa, no ale nie udało się z rywalem w takiej formie jak Tomasz Golob. To jest bardzo trudne, ba wręcz niewykonalne zadanie. Tomasz Golob znów wyznacza tutaj kanony ekstremalnie dobrej jazdy na kolejnym obiekcie cyklu Grand Prix. Serenciano ma jeszcze jedno okrążenie. Drugi jest Łot. Za chwilę będzie próbował wyprzedzić go Andreas Jonsson. Zamyka stawkę Mattia Carpanese. Teraz od szczytu piękna przycinka do krawężnika Andreasa Jonssona. No i ten groźny Łot, który wyprzedzał Tomasza Goloba, teraz przywiezie tylko jedyny punkcik, a trójka Tomasza Goloba. A więc kolejny malutki kroczek, ale wiemy, jak ważne są te kroki kończące, te kroki przed samym szczytem. Należy stawiać stopy uważnie, rozglądać się po podłożu i właśnie tak to robi Tomasz Golob. Bo być może nie są one duże w sensie jakościowym, ale są ważne, żeby przeprowadzić je, wykonać w sposób taki wysmaczony. Kolejne oczko przewagi nad Krampem. Magia pierwszego toru Terenzano trwa, ponieważ w tej serii trzecie zwycięstwo z tego pola. Tomek świetnie wykorzystał tę szansę. Widzieliście Państwo, jak po takim, wydawałoby się, przegranym starcie uzyskał taką niezwykle dużą prędkość. Być może to właśnie ta kolejna pomogła wyskoczyć ze startu. Będziemy to widzieli w tej chwili. Tu już jest ten dojazd do 30 metra, niesamowicie dynamiczny. Tomek na prowadzeniu wyjeżdża od razu na zewnętrzną i tutaj widzi po wewnętrznej swojego przeciwnika, jednak odważnie utrzymuje swój tor jazdy i za chwileczkę zobaczymy wyprzedzającego Tomasza Goloba. Świetny atak Tomka i pierwsza pozycja. Ostatni bieg w tej czwartej serii startów to bieg oczywiście kolejnego z naszych zawodników, Jarka Hampela, także zobaczymy go w tej chwili z niebieskim kaskiem startującego z drugiego pola i za przeciwników będzie miał w tym biegu Zetterstrema startującego w kasku czerwonym, w kasku białym Bierę i w żółtym oczywiście Chris Holder, który po ostatnim upadku musi szukać punktów tak naprawdę, aby nie wypaść z cyklu, ponieważ ta jego pozycja wcale nie jest taka pewna. Ważny wyścig dla Jarosława Hampela, bo jego rywalizacja z Jasonem Krampem ciągle również o rodzaje kruszców medali, które mogą założyć na szyję za 2 tygodnie. Czy groźnym rywalem będzie znowu po tej dosyć długiej przerwie w swoich startach, jaką miał Magnus Zetterström? Myślę, że tutaj Jarosław też musi szukać swojej szansy, musi próbować wygrać ten wyścig, żeby tutaj kolejny punkcik dołożyć do przewagi nad Jasonem, także na pewno bardzo emocjonujące chwile przed nami. Magnus Zetterström, Jarosław Campbell, Kenneth Bier i Chris Holder.
przerwie sędzia. Nie, nie przerywa Wojciech Grodzki. No i właśnie stracił na tym najwięcej Jarosław Hampel. No ale proszę, jaka niesamowita szarża. A Jarek jest drugi. A Jarosław Hampel również nabrał tutaj ochoty na ekstremalne wyczyny. Przerwali się na drugą pozycję, ale jednak zapamiętamy z tego wyścigu, myślę, zdecydowanie bardziej szarżę Holdera, która wyprowadziła go z czwartej pozycji na prowadzenie. Jarosława Hampela atakuje teraz Magnus Zetterström, jedzie szerzej, ale Jarosław Hampel szybki na prostej. Zamyka stawkę Kenneth Bier, który ma momentami tutaj dużo ochoty do walki, ale jednak, no właśnie, Jarosław Hampel wyprzedzony teraz przez Magnusa, czy przytnie jeszcze Jarek do krawężnika. No właśnie, jak to się skończy na kresce pierwszy Jarek i to on schodzi po wewnętrznej wirat, wypycha Zetterström, ale zostawił mu tam odpowiednią ilość miejsca na wjechanie przy krawężniku, zrzucił zrzutkę Zorro, no i chyba jednak on, bo Jarek już się boje, nie zbierze, jak jeszcze po błędach Holdera, jak napędzony był Zetterström, mógł tutaj wyjść, nawet na, jeszcze mógł nawet wygrać ten wyścig, ale ostateczna kolejność, Chris Holder 3, Magnus Zetterström 2, Zetterström, który wyrwał ten punkt Jarosławowi Hampelowi, zatem nasz reprezentant jedno oczko, a czwarty w tym wyścigu był... No, Bierę, oczywiście, Kenneth Bier. Tak Kenneth jest. Bier. Jarek z 6 punktami po tej serii. Natomiast niezwykle udana metamorfoza Chrisa po tym upadku. Odważnie, chociaż z problemami na dojeździe w zasadzie do mety, niewiele brakowało, aby Magnus Zetterström wyprzedził go na ostatnich. Jesteśmy przed pierwszym biegiem ostatniej serii, przed półfinałami. Na pewno bardzo ważne momenty w tej chwili w rozgrywce o start w półfinałach i kolejny bieg przed nami. Piotrze? Czerwony kask, Nicky Pedersen, niebieski Ty Wuffinden. To będzie dla niektórych jeźdźców już ostatni wyścig tego włoskiego turnieju. W białym Chris Holder i w żółtym na zewnętrznym polu Davy Watt. A więc tutaj mocno rozrywkowa australijska grupa jeźdźców spotyka się na starcie. Ale zobacz, Piotrze, wszyscy szansami 6 punktów u Pedersena, pozostali 5-6 punktów, także tak naprawdę bardzo ważny bieg, tu każdy ma o co jechać, każdy musi tak naprawdę... A Rune Holta musi sobie tutaj troszeczkę podszykować nogę na jego ostatni wyścig, oczywiście tę kontuzjowaną lewą stopę. Cóż, teraz przed nami ten bieg. Oglądajmy. Nicky Pedersen, Ty Wuffinden, Chris Holder i Davy Watt. Poszli Holder czy Nicky? Holder wejdzie szeroko, pojedzie tam do ogrodzenia. Nicky Pedersen łapie dobrą przyczepność przy krawężniku, ale Holder spróbuje wcisnąć mu się. Nie, jednak ujął gazu. Poczeka na swoją szansę w dalszej części tej gonitwy. Nicky Pedersen na prowadzeniu, a Holder, proszę bardzo, jeszcze teraz pod łokieć wypycha Nickiego. Próbuje wykorzystać jeszcze to wszystko Davy Watt, ale na razie na prowadzeniu Holder. Drugi Nicky Pedersen, Watt jest trzeci. A Ty Wuffinden jak na razie zamyka stawkę. Nicky Pedersen jest na prowadzeniu teraz, bo Holder popełnia błędy. I Holdera spróbuje jeszcze zaatakować Davy Watt. No nie, tego mu chyba nie zrobi, bo Holder jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. A Watt jeździ tu tylko gościnnie i to jeździ po raz ostatni, bo miłością do cyklu Grand Prix znowu zapałał Piotr Protasiewicz i to jego zastępującego Emila Sajfudinowa. Zobaczymy za 2 tygodnie w Bydgoszczy. Kończy się ten 17 wyścig. Nicky Pedersen przed Holderem, Wattem. Przepraszam, Ty Wuffinden ostatecznie przyjechał na miejscu trzecim, a Davy Watt chyba jakiś defekt, problem ze sprzętem, bo on teraz bardzo powolutku zmierza do parku maszyn, a więc Watt, który miał szansę tutaj na awans dzisiaj do półfinałów,
mając 6 punktów. Tak jest, przed tym wyścigiem i mógł to uczynić, no właśnie, po raz pierwszy w życiu, ale znowu się nie udało. Niestety, czwarte miejsce i cóż, trudno, trzeba będzie próbować może w kolejnych latach. Zobaczymy, czy sympatyczny Australijczyk...